Pani marszałek, szanowna Izbo, zacznę od próby odniesienia się nie tyle do pytań, ile do oświadczeń klubów parlamentarnych, bo i one zawierały w sobie pewne elementy, które można byłoby kwalifikować jako pytania, a przynajmniej jako zarzuty wobec treści mojego wystąpienia, wobec działań prokuratury i wobec tych wszystkich informacji, które starałem się przedstawić. Można wyróżnić jakby dwa obszary tych uwag. Pierwsza, która dotyczy charakteru immunitetu poselskiego i wpływu charakteru immunitetu poselskiego na możliwość przeprowadzenia, już konkretyzujmy tą czynność, czyli czynność przeszukania u posła. I drugi obszar, który dotyczy zestawu czy zespołu działań prokuratury podejmowanych w tej sprawie, wiążący się także z zakresem dowodowym, z synchronizacją tych czynności i z ewentualnymi aspektami politycznymi, bo przecież i takie sformułowania czy takie zarzuty pod adresem prokuratury usłyszeliśmy. Otóż ja pozostaję przy swoim zdaniu, które przedstawiłem Wysokiej Izbie odnośnie takiego rozumienia immunitetu, który nie wyklucza możliwości dokonywania przeszukania w pomieszczeniu zajmowanych przez posła. Możemy się przerzucać oczywiście opiniami. Państwo powołali się na pana profesora Chmaja, ja powołałem się na innego konstytucjonalistę. Myślę, że sala sejmowa nie jest akurat najlepszym miejscem do tego, żebyśmy prowadzili spór prawny. Tym bardziej, że właściwy do tego organ, czyli sąd, niedługo się tym zajmie i da nam odpowiedź, czy rzeczywiście ten immunitet tak określony powinien być traktowany w sposób szeroki, o jakim tu słyszałem na tej sali, czy wąski według mojej argumentacji. Państwo byli uprzejmi skrytykować prokuraturę za te działania, między innymi poprzez przypomnienie przeszukań dokonanych w redakcji Wprost kilka tygodni temu. Oczywiście uznali ci mówcy, ci państwo, którzy do tego nawiązywali, uznawali czy dopatrywali się wspólnego mianownika obu tych czynności, w ten sposób kwalifikując działania prokuratury, że uznawali, że one były nieudolne i nie miały oparcia w prawie. Otóż proszę państwa, nie dość dokładnie chyba wszyscy śledzimy przebieg tych zdarzeń, ponieważ bodajże 3 dni temu Sąd Rejonowy w Warszawie, rozpoznając zażalenie pełnomocnika redakcji Wprost, wyraźnie stwierdził, że prokuratura działała zgodnie z prawem. No to proszę państwa, albo mówimy o tym, że nieudolność polegała na tym, że nie użyto siły, czy też nieudolność polegała na tym, że były to działania niezgodne z prawem. Sąd zajmował się całym spektrum zagadnień przez pryzmat artykułu 237 KPK i stwierdził, że żalący się nie mieli racji, podnosząc rozmaite argumenty i zarzuty dotyczące przebiegu akcji w redakcji Wprost. Warto, myślę, o tym także dzisiaj pamiętać. Mamy także opinię Biura Analiz Sejmowych, panie pośle Pal. Myślę, że to nie jest instytucja, która w samym zamyśle ocen porównywania umiejętności powinna być z góry na straconej pozycji, gdy porównujemy z opinią profesora Chmaja. Z tej opinii nie wynika, żeby przepisy konstytucji lub jakiejkolwiek innej ustawy zakazywały dokonywania przeszukania u posła. Pan poseł Kamiński odnosił się do chronologii jakby czynności, zwracając uwagę na to, że w czynności przeszukania u pana posła, tak rzeczywiście użyłem tego określenia wobec pana ministra Renasiewicza, być może w sposób rzadszy niż w przypadku pana posła Borego, który przecież jest wyłącznie posłem, ale dopatrywanie się jakichś związków freudowskich, panie pośle Rozenek, tutaj no nie ma w moim przekonaniu żadnego uzasadnienia. Rzeczywiście te czynności odbyły się w różnym czasie, ale gdybym miał szczegółowo do tego się odnosić, musiałbym odwołać się do wiedzy, która jest objęta tajemnicą czynności operacyjnych. Wobec tego do tego muszę się ograniczyć. Rzeczywiście one miały przebieg w różnym czasie. Istotniejsze jest, jak myślę, to, co wiąże się z pytaniami przedstawionymi w innych wystąpieniach, a mianowicie wskazujące na to, czy domagające się odpowiedzi na to, kiedy podjęto decyzję odnośnie przeszukania u pomieszczeń zajmowanych przez pana posła Burego. Otóż podjęto tę decyzję 9 lipca, określając termin na 10 lipca.
Pewnie wiąże się z tym także jakby pytanie dotyczące tego, dlaczego akurat ten termin, a nie żaden inny. Otóż starałem się w moim wystąpieniu zwrócić uwagę na to, że to nie był czas, który prokuratora wykorzystywała do tego, żeby akurat trafić na ten 10 lipca, chociaż nie wiem nawet kiedy zostało w przestrzeni publicznej ujawnione spotkanie klubu poselskiego, o które tutaj przecież idzie. Ale stało się tak, że przez te dni, za wyjątkiem 6, bo to była niedziela, trwały czynności procesowe z udziałem osób zatrzymywanych, zbierano materiał, podjęto decyzję o jednoczesnym przeszukaniu przecież nie tylko, jak mówiłem, pomieszczeń zajmowanych przez pana posła Burego, ale także wielu innych osób. W oświadczeniu pana posła Kamińskiego były jakby pytania czy wątpliwości dotyczące artykułów, tak naprawdę informacji opublikowanych w jednym z tygodników odnośnie związków posła Burego z moim pierwszym zastępcą, czy spotkań odbywanych przez niektórych prokuratorów prokuratury generalnej. Otóż ja chcę powiedzieć w ten sposób. Jest prawdą, bo nigdy mój pierwszy zastępca tego nie ukrywał i trudno byłoby zresztą to czynić w imię nie wiadomo jakich racji, że panowie się znają w związku z studiami, które w związku z tym, że odbywali studia w Rzeszowie. Jednocześnie wizyty, które opisywano w tym tygodniku, miały charakter formalny i rzeczywiście jedna z nich wiązała się z interwencją na rzecz osoby, która przyszła z panem posłem Burym. Interwencja ta miała w pełni swoje podstawy, bo była zasadna. Skarga była po prostu zasadna. Czynności podejmowane wobec tego człowieka były niewłaściwe. Dlatego prokuratura apelacyjna dokonała analizy tej sprawy i okazało się, że one były nietrafne. Przepraszam, panie pośle, proszę pozwolić mi odpowiedzieć na pańskie zastrzeżenie. Tak jak powiedziałem, obstaję przy tym, że możliwość przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez posła nie jest chroniona immunitetem. Starałem się tę argumentację państwu przedstawić i jednocześnie zwrócić uwagę na to, że będzie kontrola sejmowa, kontrola sądowa, nawiązuje tutaj do pana posła Rozenka, który właśnie przyrównywał te obie akcje. Co do wystąpienia pana premiera Piechocińskiego, chcę powiedzieć, że ona się trochę rozminęła z tematem, w związku z którym zostałem tutaj zaproszony. Chodzi tutaj w tym wystąpieniu o taśmy, tak nadal jest w komórce, która się tym zajmuje. Więc postaram się odpowiedzieć. Póki co pod prokuratorowi Staszakowi nie przedstawiono nie zgromadzono żadnych materiałów, które by uzasadniały. Panie pośle, spotkanie było, panie pośle, ale nie mamy żadnych informacji, żeby to spotkanie obejmowało tematy, na które to prokurator nie powinien się wypowiadać. Takich informacji ja nie mam. Postaram się panu premierowi Piechocińskiemu odpowiedzieć na piśmie, o ile to będzie możliwe, bo i tamto postępowanie przecież, jeżeli chodzi o podsłuchy, no jest na etapie, który nie można określić jako etapu końcowego. Pan poseł Wziątek stwierdził, że to przeszukanie w pomieszczeniu zajmowanym przez posła Burego było precedensem. Otóż z mojej wiedzy niezupełnie, bo na początku lat 90. takie przeszukanie w pomieszczeniach sejmowych miało miejsce. Co do tego, że któryś z państwa pytających powątpiewał, że przeszukania były determinowane wybiórczo, bo nie objęto tym przeszukaniem pomieszczenia klubu. Prokurator zakładał, według informacji, które mi przekazano, zakładał, że to pomieszczenie jako pomieszczenie ogólnodostępne nie mogło mieć takiego charakteru, który mógłby ewentualnie być użyty czy wykorzystany do ukrycia jakichś przedmiotów. Stąd też nie dokonywano przeszukania w tym miejscu. Pan poseł Mulaczyk pytał, czy każda informacja ma być podstawą do takich działań. Otóż tu rzecz jest znacznie bardziej skomplikowana. Idzie o to, że gdyby prokuratura na podstawie tych informacji, tych argumentów, które państwu przedstawiałem w swoim wystąpieniu dotyczących charakteru immunitetu, gdyby prokuratura
dokonywała przeszukań, albo inaczej, gdyby prokuratura nie dokonywała przeszukań, mimo istnienia pewnych informacji, które należałoby zweryfikować poprzez właśnie przeszukanie, a występowałaby od razu z wnioskiem o uchylenie immunitetu, no to oczywiście państwo byliby narażeni na to, że cała masa informacji, które spływają do prokuratury i które w swojej treści zawierają dane, które miałyby wskazywać na to, że określony poseł zachował się tak czy inaczej i że należałoby wszcząć postępowanie przeciwko niemu, że musiałaby prokuratura kierować takie wnioski, które w sposób oczywisty nie miałyby uzasadnienia. W tej sprawie, powtarzam, chodziło o to, że te informacje, które uzyskano z osobowych źródeł dowodowych, należało zweryfikować właśnie poprzez czynność przeszukania. Zawiadomienie kierownika jednostki, bo tutaj już taka informacja czy takie pytanie padło, czyli w istocie rzeczy pani marszałek, nastąpiło w trybie artykułu 220 paragraf 1 KPK, to nie musi być formalne zawiadomienie pisemne wcześniej, wystarczy przy czynnościach, tak przynajmniej jest to sformułowane w kodeksie i w ten sposób prokurator to traktował. Tak, dlatego też rozmawiano z panią marszałek. Pan poseł Opioła bardzo interesujące pytanie zadał, na które właściwym forum byłaby Komisja do Spraw Służb Specjalnych, dlatego że dotyczy to w istocie czynności operacyjnych, a tak naprawdę byłoby to pytanie kierowane do szefa CBA, nie do prokuratora. Zadano pytanie, co z iPodem, który znaleziono u posła Burego. Rzeczywiście on został zabezpieczony, jest poddany oględzinom i natychmiast po zakończeniu tej czynności zostanie zwrócony. Tak, a z czego ona ma wynikać? Dlatego też nie został on zabrany, lecz jedynie wykorzystany do czynności procesowych i zostanie natychmiast zwrócony. Czy prokuratora... Czy prokuratora bada związki posła Burego z innymi osobami? Czy sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan? Takie pytanie też usłyszałem. Zostanie ona przeprowadzona zgodnie z wszelkimi procedurami i każdy wątek, który będzie interesujący i właściwy w tej sprawie i podlegający badaniu, będzie w sprawie zbadany. Natomiast nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje układ podkarpacki, jak chce poseł Moskal. Ja jestem odległy od epatowania kogokolwiek takimi publicystycznymi stwierdzeniami. Co do spółek, które zostały wymienione w wystąpieniu pana Moskala, proszę o pytania precyzyjne na piśmie, postaram się na nie odpowiedzieć. Raz jeszcze deklaruję, proszę Wysokiej Izby, jakkolwiek państwo to zechcą odebrać, że prokuratura nie kieruje się politycznymi intencjami. Oczywiście, że każdy może poprzez sekwencję zdarzeń wyrobić sobie określony pogląd i go prezentować. Tego nikomu nie odmawiam. Ale tak naprawdę, odkąd obserwuję życie polityczne i odkąd obserwuję życie publiczne i także działania prokuratury, więc nie tylko od momentu, kiedy jestem prokuratorem generalnym, stwierdzam, że nie ma dobrego czasu na działania prokuratury. Zawsze są albo wybory przed, albo po wyborach, albo ktoś się z kimś spotyka, albo będą jakieś inne istotne czynności czy zamiary polityczne i w każdym momencie prokuratura będzie posądzana o kierowanie się intencjami politycznymi. Zapewniam, że pod moim przewodnictwem prokuratora tym się nie kieruje, a stawiam też po raz kolejny to samo pytanie. Czy byłoby właściwe, gdyby prokurator zastanawiał się, czy tego dnia nie robić przeszukania w pomieszczeniu posła Burego, bo jest to spotkanie klubu związane z ministrem Sienkiewiczem i uczynił następnego dnia. Czy wtedy na tej sali państwo nie zgłaszaliby, w moim przekonaniu, słusznych zastrzeżeń co do tego, że prokurator właśnie intencjami politycznymi się kieruje? Kto cechował sztabkę złota, pytał pan poseł Łuczak. Producent, po prostu producent cechował, bo są takie także możliwości. Zadano interesujące pytanie, chyba pan poseł Dera, co do tego, czy
prokurator, w ogóle chyba organ procesowy, bo trzeba to szerzej ująć, może kierować się interpretacją prawa, a nie jakby samym przepisem. Otóż nie ma czegoś takiego, jakby to były dwie odrębne kwestie, interpretacja i przepis. Zawsze dokonuje się interpretacji przepisu, każdą normę się dekoduje. Nawet w tej chwili współczesna nauka teorii prawa stwierdza, że zasada clara non sunt interpretanda, czyli to, co jasne, nie powinno być interpretowane, nie obowiązuje. Że trzeba nawet dokonywać interpretacji przepisu, który z pozoru wydaje się być całkowicie jasny. Co do tego, czy nie należałoby doprecyzować przepisów odnośnie zakresu immunitetu i wtedy pewnie tej dyskusji byśmy uniknęli? Myślę, że tak. Myślę, że tak i jest to rzecz, nad którą, przecież nie jest to kwestia prokuratora generalnego, myślę, że w stosunkowo bliskim czasie należałoby się pochylić. Przedstawiano szereg przykładów, które należą już do dosyć odległej przyszłości i które mają wskazywać na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez prokuratorów. To poseł Stefaniuk w dość emocjonalny sposób to prezentował. Ja chcę powiedzieć, że są to przeszłości sprzed wielu lat, że wprawdzie oczywiście mamy do czynienia z ciągłością instytucji. Nie chcę powiedzieć, że jako prokurator generalny to się odżegnuje od tego, co było w przeszłości, w tym sensie, że nie widzę powodów do tego, żeby zamknąć na to oczy, ale jednocześnie jestem ograniczony czasem. Możliwości wyciągania konsekwencji z pewnych postąpień, które miały miejsce w przeszłości, no jest zależna od tego, czy nie upłynął okres przedawnienia, który wyznacza granice do możliwości pociągania prokuratorów do odpowiedzialności służbowej. Ale też chciałbym przy tej okazji zwrócić, bo byłoby to pewnie doskonałym tematem na zupełnie inną debatę, na to, że jest sformułowane pewne oczekiwanie wobec prokuratury w mniejszym zakresie wobec sądu, chociaż także, ale nie jest ono aż tak bardzo eksponowane. Sądy są trochę pod ochroną, choćby z artykułu 10 Konwencji Europejskiej co do krytyki, że prokurator nigdy nie ma prawa się pomylić, że nigdy nie może być tak, żeby akt oskarżenia, który wnosi prokurator do sądu, nie spotka się z jego odrzuceniem, czyli krótko mówiąc wydaniem wyroku uniewinniającego. Otóż nie ma takiego systemu prawnego, nie ma takich państw na świecie, państw demokratycznych, w których takie zjawisko miałoby miejsce. Ja tylko przypomnę niedawne wydarzenia, często się na nie powołuję, to prawda, ale one są dosyć obrazowe i przemawiające, jak sądzę, do wyobraźni i do świadomości, że niedawno prokuratura niemiecka na dość wątpliwych podstawach i dość wątpliwe zarzuty postawiła prezydentowi, z których zresztą się wycofała, przed sądem ostatni zarzut upadł, a mimo to doszło do dymisji prezydenta państwa, w państwie przecież demokratycznym. Więc to bywa różnie. Podobnie w Czechach, kiedy wydawałoby się z wielkiej afery i wielkich dowodów gromadzonych przeciwko premierowi okazało się tylko w niewielkim zakresie uzasadnione dowody przeciwko jednej z osób, ale zupełnie mało znaczącej. Tak, pani? Tak jest. Pan Szarama odwoływał się, czy może nie tyle kierował swoje uwagi i pytania do mnie, ile do pani marszałek, pytając o zgodę pani marszałek. Ja oczywiście nie jestem adwokatem pani marszałek, ale w tej interpretacji i w tej informacji, którą państwu przedstawiałem, zwracałem uwagę na to, że nie ma obowiązku, czy można było to z tej informacji wyinterpretować, że nie ma obowiązku wyrażania zgody przez marszałka Sejmu. Pytano o związek tej sprawy ze sprawą marszałka Karapyty. Otóż póki co takiego związku nie odnotowujemy. Pytano mnie także, co zrobiłem z wiedzą, to chyba pan poseł Kamiński, z wiedzą na temat możliwych powiązań korupcyjnych prokurator apelacyjnej czy innych prokuratorów na Podkarpaciu. Otóż kto jak to, ale pan poseł na pewno wie jako niedawny szef CBA, że taka wiedza była wiedzą operacyjną, a wiedza operacyjna pod możliwością popełnienia przestępstwa artykułu 260. Chyba w tym wypadku szóstego nie można użyć i wykorzystać nawet w szlachetnym celu, panie pośle. Także mamy ten rodzaj zapętlenia w pewnych sytuacjach warunkowanych właśnie takimi, a nie innymi przepisami.
Co do zagrożenia przewlekłością, i tu za chwilę się też odniosę do tych zarzutów, które dotyczyły jakby generaliów sposobu prowadzenia spraw przez prokuratorę, co do zagrożenia przewlekłością sprawy marszałka Karepyty w związku z delegacją pani prokurator Wojdak do Warszawy. Otóż ze szczególnym uwzględnieniem delegacji, albo inaczej, ze szczególnym uwzględnieniem tej sprawy postępowaliśmy, proponując pani prokurator Wojdak delegację do Departamentu Przestępczości Zorganizowanej Korupcji do Warszawy, właśnie po to, żeby mogła ukończyć zasadniczą część tego postępowania, żeby nie odbyło się to ze szkodą dla tego postępowania. Zatem jakiekolwiek domysły, które mogłyby się rodzić w związku z tym, że deleguje się prokuratora, który prowadzi tak ważną sprawę, po to, żeby opóźnić albo mieć na to jakikolwiek negatywny wpływ, no zdecydowanie odrzucam. Czy poszukiwano butelki wódki u pana posła Burego? Nie, nie poszukiwano alkoholu. Jakie dowody zabezpieczono u obu posłów przeszukanych? Powiedziałem państwu już w wystąpieniu pierwotnym. Tyle starałem się zapamiętać i zapisać, jeśli chodzi o państwa pytania, o tej przewlekłości jeszcze w nawiązaniu do wystąpienia pana posła Stefaniuka. Otóż jeszcze z jednego z posłów, który zwracał uwagę na wyniki jakby prokuratury i pytał, czy skuteczność prokuratury, sprawność prokuratury jest, czy nie jest priorytetem prokuratora generalnego. Oczywiście, że jest, ale z drugiej strony, pytanie właśnie retoryczne, ale z drugiej strony też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że prokurator działa w określonym otoczeniu, że sposób prowadzenia postępowania nie jest zależny wyłącznie od niego. Otóż ma on kooperantów, ma on konieczność korzystania z biegłych. Stan opiniowania w Polsce, mówię na tej sali to po raz chyba trzeci, nie jest dobry. Nie mamy takich możliwości, w których opinie czasami w bardzo prostych sprawach przekazane byłyby na bieżąco w taki sposób, żeby nie hamować postępowania. Mimo to prokuratura osiąga zupełnie dobre wyniki w zakresie sprawności postępowania. To zachwianie, o którym była tu mowa w przedziale spraw od 6 miesięcy do lat 2, rzeczywiście w roku 2013 zostało odnotowane. Myślę, że jestem przekonany, bo robimy wszystko, zwracając na to uwagę prokuratorom apelacyjnym, że zostanie to w najbliższym czasie skorygowane, ale też nie oceniam wyłącznie prokuratorów i jednostek prokuratury poprzez pryzmat szybkości postępowania, bo przy tej okazji, przy nadmiernym skoncentrowaniu się na sprawności postępowania może zostać zupełnie gdzieś na uboczu kwestia słuszności, prawidłowości podejmowanych w takich sprawach czynności, a wydaje się, że to jest nie mniej ważne. Pan poseł Stefaniuk jeszcze pytał, to było nie tyle pytanie, ile stwierdzenie związane z przewlekłością właśnie postępowania odnośnie terminu od zarzutu do sformułowania aktu oskarżenia. Było tam także nawiązanie do sprawy, którą no, ja nie dość dokładnie identyfikuję, w której sąd nie wyznaczył terminu. Odpowiadam za wiele, ale nie za sąd, więc tutaj w tej zakresie nie mogę się wypowiadać. Nie ma procesowego terminu, nie ma prawnego terminu od chwili, kiedy formułowany jest zarzut do momentu wystąpienia aktu oskarżenia. Są takie projekty, są takie pomysły, żeby wyznaczyć sztywno taki termin, po prostu po to, żeby osoba, której postawiono zarzut, nie była zbyt długo pod takim właśnie zarzutem, co do którego nie ma możliwości szybkiego się oczyszczenia. Jeżeli państwo zechcą kierować do mnie jakieś pytania na piśmie w związku z postawionymi już pytaniami, postaram się na nie odpowiedzieć właśnie tą drogą. Dziękuję bardzo.